Radujcie się zawsze w Panu. Zdanie z listu do Filipian, od którego bierze nazwę dzisiejsza niedziela. Gaudete. Gaudete semper in domino. To nie jest tylko takie łagodna zachęta. To jest polecenie świętego Pawła. To jest polecenie świętego Pawła. Radujcie się zawsze w Panu. Wcale nie jest prosto radować się zawsze w Panu. Żeby to uchwycić, najpierw zobaczmy, to pokazuje dzisiaj pierwsze czytanie. Pierwszym, który się weseli dzisiaj, jest Bóg. Takim go pokazuje Sofoniasz. Pan twój Bóg jest pośród ciebie, mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą. Odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości. Biblia Jerozolimska tę drugą część zdania tłumaczy: zatańczy z tobą z okrzykami radości. Chcecie rozumieć, co się dzieje w niedzielę Gaudete, to sobie przymknijcie oczy i zobaczcie Boga, który was zaprasza do tańca. Dzisiaj. Z radością. Bóg chce z wami zatańczyć z radością. Bóg się cieszy. Pytanie jest, potraficie się cieszyć w Nim? Wydawałoby się, że jest to oczywiste, a jednak chyba nie jest. I tę nieoczywistość Kościół wyczuwał od swoich początków. Do czasu świętego Grzegorza Wielkiego, gdzieś tak 4, 5, 6 wiek, w Kościele uczono, że jest nie 7, tylko 8 grzechów głównych, a ten 8 to jest smutek. Smutek. Można grzeszyć smutkiem. Tu nie chodzi o samopoczucie. Nie chodzi o to, czy dzisiaj, kto z was dzisiaj jest uśmiechnięty po uszy, a kto z was dzisiaj raczej, komu z was nie jest do śmiechu. Nie o to idzie. Chodzi o taki smutek, który się rozmija z radością Boga. Bóg się weseli, ale ta Jego radość mnie przynosi smutek. I to mówię, nie jest kwestia samopoczucia, to jest kwestia miłości. W Bogu radość jest narzędziem miłości. Bóg się nie cieszy z siebie, Bóg się cieszy z człowieka. Bóg się bardzo cieszy tym, który jest obok Niego. I zaczynamy już powoli rozumieć, człowiek nie zawsze cieszy się tym, który jest obok Niego. Nieraz człowiek ma tak, że im bardziej ten obok się cieszy, tym bardziej ja jestem smutny. I zaczynam być smutny wbrew radosnemu Bogu. Dwa proste przykłady z Pisma Świętego. Pierwszy przykład to jest Kain. Kain, pierwszy smutny człowiek w dziejach. To jest o tyle intrygujące, że historia Kaina, wiecie dobrze, początek Księgi Rodzaju, fragment pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju. To jest taki fragment Biblii, który mówi o człowieku zawsze i wszędzie. Kain nie jest ściśle rzecz biorąc postacią historyczną. Kaina się nie datuje. Historycy nie mają narzędzi, żeby datować Kaina. Ale Kain żyje wszędzie i zawsze. Chcecie zobaczyć Kaina? Popatrzcie się w lustro. Pierwszy smutny człowiek. Dlaczego jest smutny? Bo Abel okazał się lepszy. Bo Bóg przyjął ofiarę Abla. I to nie daje Kainowi spać. Siedzi i jest smutny. I Bóg się go pyta, dlaczego ty jesteś smutny? Dlaczego cię smuci to, że twój brat okazał się od ciebie lepszy? To jest oczywiście powód do smutku. Że on złożył ofiarę, która Bogu się spodobała i Bóg ją przyjął, to jest powód do twojego smutku. Potrafisz się ucieszyć bratem, który jest od ciebie lepszy? Niedawno mieliśmy ogólnopolską konferencję Alfy w Łodzi i taki szwajcarski pastor, kaznodzieja, mówił niesamowicie mocno właśnie o tym, jak my się stajemy smutni, zestawiając się z innymi. I że ten drugi obok nas, który przez moment okaże się od nas lepszy, sprawia, że wszystko, co nam zostało do tej pory dane, staje się nieważne. I dawał przykład Saula.
pierwszy król w dziejach Izraela, wybrany przez Boga, utalentowany, urodzony władca, urodzony. Samuel, jak wyznaczał Saula, nie miał żadnych wątpliwości. Ten i tylko ten się nadaje. Jak wyznaczano po nim Dawida, to jego własny ojciec nawet go nie zawołał na ucztę. Nie? Dawid był kompletnym przeciwieństwem Saula. Dawid się nie nadawał. Ale Saul, urodzony władca. I wszystko było cudnie. I był świetnym królem. I wszystko było fantastycznie. Do jednego momentu, do jednej głupiej piosenki. Kiedy wracał ze zwycięstwa nad Filistynami i wyszły kobiety z Jerozolimy śpiewać. I śpiewały, pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy. Koniec. Jemu przyznały dziesiątki tysięcy, a mnie tylko tysiące. Koniec. Nic się więcej nie liczy. I Saul od tej pory opętany myślą tylko jedną. Jak usunąć Dawida? Jak go zabić? Jak go zniszczyć? To jest Kain w Saulu, który nosi w sobie zazdrość morderczą. Zazdrość morderczą. Cieszycie się zawsze w Panu? Jak macie obok siebie kogoś, nad kim Bóg jest po prostu uśmiechnięty od ucha do ucha, bo tak mu się udał. Jest w was ta sama radość? Radujcie się zawsze w Panu. Jak jest w nas smutek z tego, że obok mnie jest jeden lepszy ode mnie, to jest smutek grzeszny. To jest jeden z 8 grzechów głównych. I zobaczycie, że się okaże właśnie grzechem głównym, czyli takim, z którego się rodzi cała masa dziadostwa w naszym życiu. Zazdrość, morderstwo, wszystko. Nie? Z jednego głupiego ktoś powie smutku. Nie, smutek nie jest głupi. Smutek może owocować w życiu człowieka strasznie. Wtedy, kiedy się smucę wbrew Bogu, który jest rozradowany nad pięknem swojego stworzenia. Drugi przykład jest z Ewangelii, 15 rozdział Łukasza. 3 przypowieści o radości Boga. Bóg się raduje, tak jak pasterz, który znalazł jedną owcę, która mu zginęła. I mówi o zgrozo święty Łukasz, Pan Jezus mówi słowem Łukasza, że on się raduje bardziej tą jedną zgubioną owcą niż 99 sprawiedliwymi, którzy nigdzie nie poszli ze stada. I jest druga przypowieść o Bogu, który jest jak kobieta, która się raduje, bo znalazła zgubioną drachmę. I ta drachma ma dla niej niesłychaną wartość, chociaż miała w kieszeni 9 innych. Ale cieszy ją właśnie ta znaleziona. I potem jest przypowieść o Bogu, który jest Ojcem i zaprasza do radości. Wszystkich zaprasza do radości. Dlaczego? Bo jego syn, który go zostawił, który go porzucił, który zmarnował jego majątek, wrócił do domu. I ojciec jest szczęśliwy. Ojciec urządza ucztę. I wszyscy w domu się cieszą. Z wyjątkiem starszego brata. Z wyjątkiem starszego brata. Dla którego powrót tego młodszego to jest katastrofa. Całe życie Ci służę. Nigdy nie przekroczyłem żadnego Twojego zakazu. I nigdy mi nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Ten Twój syn wrócił. Roztrwonił majątek z nierządnicami. Kazałeś dla niego zabić utuczone ciele. I smutek brata z tego powodu, że młodszy, który się pogubił, który odszedł, który zgrzeszył, wraca. Przerażający smutek, nie? Że zmartwychwstał, że został wskrzeszony, że został znaleziony, nie? Że znowu jest w domu, że siedzi ze mną przy stole. Jakie to jest przerażająco smutne. Nie znacie tego? Raz po raz z nas się taka emocja wydobywa, na tych wszystkich, którzy nieraz wracają do Boga po latach. Jaką frajdę nam to sprawia wygarnąć komuś, a co ty robiłeś 40 lat temu? Wszystko pamiętamy.
No tak, Pan ci przebaczył. Dramat ojca, który biegł po tego swojego młodszego, biegł po niego, zapominając o swojej godności, o swoim wieku, biegł, nie? Dźwigał go, ściskał, całował, pierścień mu włożył na palec. Nie? Szczęście ojca, szczęście, wrócił, prowadzi go do domu, ale na przeszkodzie stoi ten sprawiedliwy. Jakim prawem? Gdzie się pchasz? Kto ty jesteś? Gdzieś był do tej pory? I to jest właśnie to. Pan Bóg nawraca grzeszników, wprowadza ich do kościoła, a my w poczuciu swojej sprawiedliwości wykopujemy ich za drzwi. Wynocha! Wynocha! Radujcie się zawsze w Panu. Jest tak zawsze, że radość Boga jest naszą radością? Nie jest tak, że radość Boga, największe dzieła Boga, które Mu sprawiają najwięcej radości, nas przysparzają o zawrót głowy i o smutek? Nie jest tak? Radujcie się zawsze w Panu. Gaudete, gaudete. Cieszcie się z Bogiem. Nie przetrącajcie Bogu święta. Jak Bóg ma ochotę się cieszyć i tańczyć, to nie stajcie w kącie i nie mówcie, że was ta zabawa nie interesuje. Ciąg dalszy po mszy świętej. Na razie amen.